Pana, co się stało? Czy nie otwiera. Nie reaguje Pana. Tyle co widać. To nic nie widać. Sprawdzamy. Raz, dwa, cztery, pięć, siedem, brak oddechu, brak tętna. Przygotuj zakręt do sprawdzenia szybkiego dużek. Jest gotowy? Dobra, kontrola, sprawdzenie mechanizmu zatrzymania. Otrzymać się. Asystolię, dobra, trzeba podjąć kombo. Mamy to robić limować nowe, czy możemy... Proszę? Quick combo, bo... Nie, nakleja się quick combo, tak? Tak, chcemy nakleić. Są naklejone. Okej, okay, dobra. No to daj Łukasa i będziemy działać. Jesteś gotowy? Kanapki. Czyli do strzału, tak? Jeżeli strzelamy, spokojnie wykonujemy defibrylację, wybrać jak zbędną dawkę. A jak nie ma kombo, to mamy też ciągle defibrylację. No to wyjmijmy już. Zobaczmy, czy się zmieszczą. Możemy zatrzymać jak najbardziej. No właśnie, tu taki głupi troszkę. A tutaj też. A kwestia taka właśnie przy defibrylacji, jak to pierwsze te części, które tutaj są, tutaj to są części plastikowe. Tutaj mamy podłączenie, tak właśnie. Zasilanie to jest bateria, tu mamy podłączenie albo do przewodu do 12 V do karetki, albo do 230 V do zasilania w ścianie. 7,5 kg.